Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold Hetner. I zapraszam na dzisiejszą transmisję 100-tygodniowej audiencji generalnej z Ojcem Świętym Franciszkiem. Jesteśmy w auli Pawła VI i Ojciec Święty już przybył, co widzimy i słyszymy. Pielgrzymi, witają serdecznie Ojca Świętego. I rozpoczyna się dzisiejsza audiencja generalna. Za chwilę usłyszymy rozważanie, które do nas skieruje Ojciec Święty. Aula Pawła VI jest zapełniona. Słyszymy dużo młodzieży, te okrzyki. Zaraz dowiemy się, cóż to za młodzież podczas pozdrowień. Ojciec Święty rozpoczyna teraz audiencję generalną, rozpoczynając ją znakiem krzyża i liturgicznym pozdrowieniem. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i do otrzymania Jego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z wami. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zbliżył się do swoich uczniów i przemówił do nich: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. I teraz ten sam fragment będzie odczytany w kilku różnych językach. De l'Évangile de Saint Matthieu. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. At that time, Jesus said to the disciples, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them everything that I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age." The word of the Lord. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Da trat Jesus auf sie zu, auf die Apostel, und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús, acercándose a sus discípulos, les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra.
Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Aproximando-se dos discípulos, Jesus disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. فدنا يسوع من التلاميذ وكلمهم قال: إني أوليت كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Jezus podszedł do uczniów i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i witajcie. W naszej wędrówce kateches dotyczących pasji ewangelizacyjnej dzisiaj wychodzimy od słów Jezusa, które wysłuchaliśmy przed chwilą. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie, mówi zmartwychwstały, nie po to, aby indoktrynować, nie by stwarzać prozelitów, ale by czynić uczniów. To znaczy dać każdemu możliwość zetknięcia się, wejścia w kontakt z Jezusem, poznania Go i ukochania Go w sposób wolny. Idźcie, udzielając chrztu. Chrzcić znaczy zanurzać, a zatem, zanim wskaże na czynność liturgiczną, wyraża czynność życiową. Zanurzyć swoje życie w Ojcu, w Synu, w Duchu Świętym. Doświadczać każdego dnia radości z obecności Boga, który jest blisko nas jako Ojciec, jako brat, jako Duch, działający w nas, wręcz w naszym duchu. Kiedy zanurzenie się w Trójcy Świętej, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, także do nas, idźcie, nie przekazuje jedynie słów, przeciwnie, przekazuje jednocześnie Ducha Świętego, ponieważ tylko dzięki Niemu, Duchowi Świętemu, można przyjąć misję Chrystusa i ją realizować. Uczniowie apostołowie rzeczywiście z obawy są zamknięci w wieczerniku,
aż nadejdzie dzień Pięćdziesiątnicy i wstąpi na nich Duch Święty. W tym momencie są pełni obaw. Jego mocą ci rybacy, w większości niewykształceni, zmienią świat. Nie umieją mówić, ale to jest moc Ducha Świętego i Jego słowa ich poprowadzi, aby zmienili świat. Głoszenie Ewangelii realizuje się zatem jedynie w mocy Ducha Świętego, który poprzedza misjonarzy i przygotowuje serca. On jest siłą sprawczą ewangelizacji. Odkrywamy to w Dziejach Apostolskich, gdzie na każdej stronie widzimy, że protagonistą głoszenia nie jest Piotr, Paweł, Szczepan czy Filip, ale Duch Święty. Również w Dziejach Apostolskich opowiedziana jest przełomowa chwila w początkach Kościoła, która może wiele powiedzieć również nam. Wówczas, podobnie jak i dziś, obok chwil pocieszających nie brakowało utrapień. Momentom radością towarzyszyły troski. Jedna z nich dotyczyła zwłaszcza tego, jak postępować z poganami, którzy przyjmowali wiarę, a nie należeli do narodu żydowskiego. Czy byli zobowiązani, czy nie, do przestrzegania przepisów prawa mojżeszowego? Nie była to kwestia mało istotna. Utworzyły się zatem dwie grupy pomiędzy tymi, którzy uważali przestrzeganie prawa za niezbędne, a tymi, którzy tego nie tak nie uważali. Aby rozeznać, apostołowie zebrali się na tak zwanym Soborze Jerozolimskim, pierwszym w historii, jak rozwiązać ten dylemat. Można było szukać dobrego kompromisu między tradycją a innowacją. Pewne zasady są przestrzegane, inne pomijane. Jednak apostołowie nie idą za tą ludzką mądrością, ale do szukania równowagi, dyplomacji, za tym nie idą, ale dostosowują się do działania Ducha Świętego, który ich uprzedził, wstępując na pogan tak samo jak na nich. Zatem usuwając niemal wszelki obowiązek związany z prawem, przekazują ostatecznie decyzje podjęte, jak piszą, przez Ducha Świętego i przez nas wyszło to. Duch Święty i my. Tak działają apostołowie zawsze. Razem, bez podziałów, choć mieli różne wrażliwości i poglądy, słuchają Ducha Świętego. A On uczy czegoś, co jest aktualne też dzisiaj. Każda tradycja religijna jest przydatna, jeśli ułatwia spotkanie z Jezusem. Każda tradycja religijna jest przydatna, jeśli ułatwia spotkanie z Jezusem. Możemy powiedzieć, że historyczna decyzja pierwszego soboru, z której i my korzystamy, była motywowana pewną zasadą głoszenia. Wszystko w Kościele musi być zgodne z wymogami głoszenia Ewangelii, nie z opiniami konserwatystów czy postępowców, ale z tym, aby Jezus docierał do życia ludzi. Dlatego każdy wybór, zastosowanie, struktura i tradycja mają być oceniane o tyle, o ile sprzyjają głoszeniu Chrystusa. Kiedy są podziały w Kościele, na przykład podziały ideologiczne, ja jestem konserwatorem, konserwatystą, ja progresistą, a gdzie jest Duch Święty w tym? Uważajcie, bo Ewangelia nie jest ideą, Ewangelia nie jest ideologią. Ewangelia to jest głoszeniem, które dotyka serca i które ci przemienia serce. To nie jest ideologia z prawa, z lewa, z centrum, nie. Ty, nie, jeśli robi się z Ewangelii jakąś partię polityczną, ideologię, klub ludzi jakichś. Ewangelia daje ducha, wolność Ducha Świętego, który w tobie działa i cię prowadzi naprzód. Jak bardzo potrzeba dzisiaj wziąć w rękę tę wolność Ewangelii i dać się prowadzić Duchowi Świętemu. W ten sposób Duch Święty rzuca światło na drogę Kościoła. Jest on bowiem nie tylko światłem serc, lecz też światłem, które ukierunkowuje Kościół, przynosi jasność, pomaga rozróżniać, rozeznawać.
Dlatego trzeba go często przywoływać. Zróbmy to także dzisiaj, na początku Wielkiego Postu. Ponieważ jako Kościół możemy mieć dobrze określone czasy i przestrzenie, dobrze zorganizowane wspólnoty, instytuty i ruchy, ale bez ducha wszystko pozostaje bez duszy. Wszystkie działania, to nie wystarczy. To Duch Święty daje życie Kościołowi. Kościół, jeśli się do Niego nie modli, do Ducha Świętego i nie przyzywa Go, to zamyka się w sobie samym, w dyskusjach jałowych i wyczerpujących, w nużących polaryzacjach, podczas gdy płomień misji gaśnie. To bardzo smutne widzieć Kościół, jakby to był jakiś parlament tylko. Kościół jest czymś zupełnie innym. Kościół to wspólnota mężczyzn, kobiet, którzy wierzą w głoszenie Chrystusa, kierowani przez Ducha Świętego, nie przez własne argumenty. Tak, używa się rozumu, ale to Duch Święty, który przychodzi i oświeca rozum. Duch Święty każe nam wychodzić, przynagla nas do głoszenia wiary, aby utwierdzić nas w wierze, by wyruszyć na misję, bo odnaleźć to, kim jesteśmy. Dlatego apostoł Paweł zachęca: Ducha nie gaście. Ducha nie gaście. Módlmy się często do Ducha Świętego, przyzywajmy Go, prośmy Go każdego dnia, aby rozpalił w nas swoje światło. Czyńmy to przed każdym spotkaniem, aby stać się apostołami Jezusa wobec osób, które napotykamy. Nie gasić Ducha Świętego we wspólnocie chrześcijańskiej i wewnątrz każdego z nas, w każdym z nas. Drodzy bracia i siostry, wychodzimy i zaczynamy na nowo jako Kościół od Ducha Świętego. Niewątpliwie ważne jest, że w planowaniu duszpasterskim, abyśmy wychodzili od badań socjologicznych, analiz, list trudności, zestawu oczekiwań i narzekań. To można robić, aby dotknąć rzeczywistości. Jednak o wiele ważniejsze jest, aby zacząć od doświadczeń Ducha Świętego. To jest prawdziwe wyjście. Trzeba zatem ich szukać, sporządzać ich listę, badać się, interpretować. To jest podstawowa zasada, która w życiu duchowym nazywa się prymatem pociechy nad strapieniem. Najpierw jest Duch Święty, który pociesza, ożywia, oświeca, porusza. Potem przyjdzie też strapienie, cierpienie, ciemność, ale zasadą regulującą w ciemności jest światło Ducha. To jest zasada, aby kierować się nią w tym, co nie rozumiemy, w jakimś zamieszaniu, w mroku. To jest ważne. Spróbujmy postawić sobie, każdy z nas, pytanie, czy otwieramy się na to światło, czy dajemy mu przestrzeń, czy ja przywołuję Ducha Świętego. Każdy niech sobie odpowie w sercu. Ilu z nas modli się do Ducha Świętego? Ktoś modli się do Matki Bożej, modli się do świętych, do Jezusa. Czasem też odmawiam Ojcze Nasz, modlę się do Boga Ojca, a Duch Święty? Nie modlisz się do Ducha Świętego, do tego, który porusza Twoje serce, który pozwala Ci iść naprzód, który Cię pociesza, który daje Ci pragnienie, aby ewangelizować, prowadzić misję? Z tym pytaniem Was zostawiam. Czy ja modlę się do Ducha Świętego? Czy daję się kierować temu, Jemu, który zaprasza mnie, by nie zamykać się, ale aby nieść Jezusa, aby dawać świadectwo prymatu Bożej pociechy nad strapieniem świata? Niech Maryja, która dobrze to zrozumiała, niech nam też to pomoże zrozumieć. Dziękuję. I teraz będzie streszczenie tej katechezy w kilku różnych językach. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique
Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici à présent un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, dans notre itinéraire de catéchèse sur la passion d'évangéliser, repartons aujourd'hui des paroles de Jésus qui demande aux siens d'aller faire des disciples et d'aller baptiser en portant la joie de la présence de Dieu qui est proche de nous et qui agit en nous. En leur disant cela, tout comme à nous, Jésus communique aussi le Saint-Esprit qui permet de recevoir et d'accomplir la mission. Grâce à lui, à la Pentecôte, les apôtres changeront le monde. C'est par sa force qui précède les missionnaires et prépare les cœurs que l'annonce de l'Évangile se réalise. Dans l'Exacte des apôtres, on découvre comment le Saint-Esprit est le protagoniste de l'annonce. Au début de l'Église, s'agissant de la conduite à tenir envers les païens qui se convertissaient à la foi, les apôtres ont tenu le Concile de Jérusalem, le premier de l'histoire, sous la mouvance de l'Esprit-Saint, qui nous enseigne aujourd'hui encore que toute tradition religieuse n'est utile que lorsqu'elle favorise la rencontre avec Jésus. La décision du premier concile était fondée sur le principe de l'annonce et tout dans l'Église doit se conformer à ce principe. Ainsi, l'Esprit éclaire et oriente le chemin de l'Église. C'est pourquoi il est nécessaire de l'invoquer souvent et plus encore en ce début de carême. Sans l'Esprit, l'Église se replie sur elle-même et la flamme de la mission s'éteint. Comme Église, partons et repartons du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Serdecznie pozdrawiam wiernych języka francuskiego, szczególnie pielgrzymów przybyłych z Paryża i z Belgii. Bracia i siostry, na tym początku Wielkiego Postu prośmy Ducha Świętego, aby nas dawał nam swoje natchnienia co do dróg i sposobów, aby być świadkami pocieszenia Bożego i abyśmy byli zaangażowanymi w pojednanie między naszymi braćmi i siostrami, aby ułatwić pokój w naszym społeczeństwie. Niech wam Bóg błogosławi. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins de Paris et de Belgique. » Frères et sœurs, en ce début de carême, demandons au Saint-Esprit de nous inspirer les voies et les moyens pour être des témoins de la consolation de Dieu et des acteurs dévoués de la réconciliation entre nos frères et sœurs afin de favoriser la paix dans notre société. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles that you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on apostolic zeal, the burning desire to share the joy of the gospel, we now turn to the role of the Holy Spirit, sent by Jesus on the day of Pentecost, to inaugurate the mission of the apostles to make disciples of all nations.
In the early church's great missionary outreach, the Holy Spirit appears as the driving force, preparing hearts to receive the gospel and confirming the apostles in their witness to the risen Lord. The momentous decision of the Council of Jerusalem not to require converts to observe the Mosaic law was the fruit of prayerful discernment and communicated with the formula, "It has seemed good to the Holy Spirit and to us." In every age, the Spirit illumines and guides the Church's proclamation of the gospel. Today, Ash Wednesday invites us to invoke the light of the Spirit upon our individual lives as followers of Christ, and on the Church's mission of bringing the consolation of Jesus to the desolation of a world that thirsts for the justice, peace, and reconciled unity, which are the fruit of the Lord's Passover from death to life at Easter. The Holy Father will now greet us in Italian. Witam wszystkich pielgrzymów języka angielskiego, szczególnie grupy przybyłe z Holandii, z Filipin i Stanów Zjednoczonych. Wszystkim życzę, aby wielkopostna wędrówka, którą dzisiaj rozpoczynamy, doprowadziła nas do radości wielkanocnej z sercami oczyszczonymi i odnowionymi przez łaskę Ducha Świętego. Nad wami, nad waszymi rodzinami przyzywam radości i pokoju w Chrystusie naszym Odkupicielu. To the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially the groups from the Netherlands, the Philippines, and the United States of America. May the Lenten journey we begin today bring us to Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, unser Herr Jesus Christus sendet seine Jünger aus, damit sie zu allen Völkern gehen und sie taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist selbst bereitet der Verkündigung des Evangeliums den Weg und öffnet die Herzen. Er ist der Protagonist und die treibende Kraft aller Verkündigung. Er ermöglicht eine Lösung beim Apostelkonzil in Jerusalem, dem ersten Konzil der Kirchengeschichte, in der Streitfrage, wie mit den neu zum Glauben gekommenen Heiden umzugehen sei. Die Entscheidung der Apostel folgt dem Prinzip, dass alles in der Kirche sich nach dem richten muss, was wirklich der Verkündigung des Evangeliums dient. Gerade am Beginn der Fastenzeit tut die Kirche gut daran, den Heiligen Geist um seinen Beistand anzurufen. Er erleuchtet ihren Weg, hilft ihr zu erkennen und zu unterscheiden und bewahrt sie vor Selbstverschlossenheit. Er ruft sie zu ihrer Mission der Glaubensverkündigung, damit die Menschen Jesus begegnen und ihn kennen und lieben lernen. Deshalb muss die Kirche stets vom Heiligen Geist ausgehen und sich von ihm leiten lassen und beseelen lassen. Er schenke uns sein Licht und seinen Trost und lasse uns in der gemeinsamen Sendung alle Trennung überwinden. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
Drodzy bracia i siostry, języka niemieckiego, dzisiaj Środa Popielcowa rozpoczynamy naszą wielkopostną wędrówkę. Idźmy razem za naszym Panem Jezusem Chrystusem, który nas zaprasza do miłości, do modlitwy i do postu. Niech wam Bóg towarzyszy ze swoją łaską. Heute am Aschermittwoch beginnen wir unseren Weg der Fastenzeit. Folgen wir gemeinsam unserem Herrn Jesus Christus, der uns zu Almosen, Gebet und Fasten einlädt. Gott begleite euch mit seiner Gnade. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista del anuncio. Como escuchamos en el Evangelio, Jesús resucitado nos envía a ir, a ser discípulos y a bautizar. Con sus palabras nos comunica el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante. El objetivo principal del anuncio es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre este encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo, que es el protagonista. La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que la oriente, le ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Pero si la Iglesia no invoca al Espíritu, se va cerrando en sí misma, se crean divisiones, debates estériles y como consecuencia la misión se va apagando. Saludo cordialmente a los peregrinos. Dzisiaj Środa Popielcowa, rozpoczynamy Wielki Post. W tym czasie łaski wzywajmy często Ducha Świętego, aby nas oświecał i pomagał nam świadczyć o pierwszeństwie Boga w naszym życiu, Boga, który nas kocha i pociesza, przezwyciężając wszelkie strapienia. Niech Jezus was błogosławi, a Święta Dziewica was strzeże. Dziękuję bardzo. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada tiver consigo. Leio agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Depois da ressurreição, Jesus disse aos seus: "Ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Fazer discípulos não significa doutrinar ou fazer prosélitos, mas, através do batismo, mergulhar a vida de cada na vida de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Para conseguirem realizar esta missão, Jesus dá-lhes o Espírito Santo. Graças a ele, vencem o medo que os mantinha trancados no cenáculo. Dali, saem e conseguem mudar o mundo, dando a conhecer Jesus. É a força do Espírito que leva ao anúncio do Evangelho. Ele é o motor da evangelização. Lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, reconhecemos que o protagonista do anúncio não é Pedro, Paulo, Estevão ou Filipe, mas o Espírito Santo. É a ele que os apóstolos recorrem. A dada altura, reúnem-se em Jerusalém para refletir se aqueles que não pertenciam ao povo judeu deviam ou não observar a lei de Moisés. Apesar das sensibilidades e opiniões diversas, colocam-se à escuta do Espírito Santo e descobrem um princípio comum, ainda hoje fundamental. Qualquer tradição religiosa é útil se facilita o encontro com Jesus. É o princípio do anúncio, ou seja, na igreja, tudo deve conformar-se ao anúncio do Evangelho, não a uma determinada linha dita mais conservadora ou mais progressista. E porque é o Espírito Santo quem ilumina o caminho da igreja, deve ser invocado frequentemente, para que o ardor da missão não se apague, antes se intensifique na oração e Jesus Cristo possa chegar à vida de todas as pessoas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Pozdrawiam wiernych języka portugalskiego, szczególnie pielgrzymów z miejscowości Guimarães oraz grupy różne uczniów i nauczycieli przybyłych z miejscowości tutaj teraz wymienianych. Dzisiaj rozpoczyna się czas Wielkiego Postu, podczas gdy kierujemy nasz wzrok na Jezusa ukrzyżowanego. Zapraszam Was modlić się za tych, którzy cierpią z powodu katastrof naturalnych lub wojen. Pomagajmy im również z naszymi czynami miłosierdzia i w ten sposób będziemy motywem pocieszenia i radości. Niech Wam Bóg błogosławi. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os fiéis de língua portuguesa, nomeadamente os peregrinos de Guimarães e os diversos grupos de alunos e professores vindos do Barreiro, Bragança, Carcavelos, Coimbra e Pinhal Novo. Hoje começa o tempo da quaresma. Enquanto fixamos o olhar em Cristo crucificado, convido-vos a rezar por todos aqueles que sofrem as catástrofes naturais ou as guerras. Ajudemo-los também com a nossa esmola. E assim seremos causa de consolação e alegria. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على العامل الرئيسي في البشارة وهو الروح القدس،
في إطار تعليمه في موضوع حب البشارة بالإنجيل وفي الغيرة الرسولية، وقال: بقي الرسل منغلقين على أنفسهم في العلية بسبب الخوف إلى أن نزل الروح القدس عليهم وملأهم بنعمته فانطلقوا وغيروا العالم. البشارة بالإنجيل تتحقق فقط بقوة الروح القدس الذي يسبق المرسلين ويهيئ القلوب، إنه محرك البشارة. هذا ما حدث تماماً أمام مشكلة عرضت على الرسل، وهي مسألة الوثنيين الذين قبلوا الإيمان، هل يلتزمون بشريعة موسى أم لا؟ اجتمع الرسل في مجمع أورشليم وصلوا وقبلوا نور الروح القدس الذي حل على الوثنيين وعلى العبرانيين على السواء، حل عليهم ولم يلزمهم بشريعة موسى. فكان قرار الرسل بنور الروح القدس، لقد حسن لدى الروح القدس ولدينا. وبهذا القرار نتعلم أمراً يفيدنا اليوم أيضاً، وهو: كل تقليد ديني يكون مفيداً إن كان يسهل اللقاء بيسوع، والمبدأ هو مبدأ البشارة وليس الجدال بين محافظين وتقدميين. لذلك يجب أن يتفق كل شيء في الكنيسة مع متطلبات البشارة ومع إمكانية توصيل الناس إلى معرفة يسوع. وقال قداسته: الروح القدس هو النور الذي يوجه الكنيسة ويدفعنا لأن نعلن إيماننا ونبشر بيسوع المسيح، وهو الذي يعزي وينعش فينا الحياة وينيرنا. لنبتهل إليه ولنطلب منه أن يضيء نوره فينا لكي نحمل يسوع للآخرين ونشهد لأولية فرح الله وتعزيته في العالم كله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Pozdrawiam wiernych języka arabskiego. Na początku tego czasu Wielkiego Postu chcę życzyć wam wszystkim, aby był on czasem prawdziwego nawrócenia i wewnętrznej odnowy, pogłębiając sens czytań mszalnych, medytując drogę krzyżową, odnawiając relacje ze Słowem Bożym poprzez modlitwę indywidualną i wspólnotową. Niech Pan wam wszystkim błogosławi i was zawsze strzeże od wszelkiego zła. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. مع بداية الزمن الأربعيني أتمنى لكم جميعا أن يكون زمن توبة حقيقي وتجدد داخلي من خلال التعمق في معنى قراءات القداديس والتأمل في مراحل درب الصليب وتجديد العلاقة مع كلمة الله بالصلاة الفردية والجماعية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuując cykl katechez na temat pasji ewangelizacyjnej, mówiliśmy o posłaniu uczniów przez Jezusa. Idźcie, mówi zmartwychwstały, nie po to, by indoktrynować czy stwarzać prozelitów, ale by dać każdemu możliwość poznania Jezusa. Wzywa też do udzielania chrztu,
czyli zanurzania naszego życia w Bogu. Misję Chrystusa możemy podjąć jedynie dzięki Duchowi Świętemu. To On poprzedza misjonarzy i przygotowuje serca. On jest siłą sprawczą ewangelizacji. Widać to, gdy dochodzi do przełomowej decyzji w dziejach Kościoła, która dotyczyła tego, jak postępować z poganami, którzy przyjmowali wiarę, a nie należeli do narodu żydowskiego. Kwestia ta dzieliła uczniów. Nie szukają oni jednak kompromisu między tradycją a innowacją, ale dostosowują się do działania Ducha Świętego, który ich uprzedził, wstępując na pogan tak samo jak na nich. Razem, bez podziałów, choć mieli różne wrażliwości i poglądy, słuchają Ducha. Wszystko w Kościele musi być zgodne z wymogami głoszenia Ewangelii, nie z opiniami konserwatystów czy postępowców, ale aby Jezus docierał do życia ludzi. Każdy wybór, struktura i tradycja mają być oceniane o tyle, o ile sprzyjają głoszeniu Chrystusa. W ten sposób Duch Święty rzuca światło na drogę Kościoła. Przywołujmy go także dzisiaj, na początku Wielkiego Postu. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi. All'inizio della Quaresima vi incoraggio a prendervi cura in modo particolare dei missionari che con passione annunciano il Vangelo in tutto il mondo. Benedico l'iniziativa Missionari per la Quaresima, attraverso la quale sostenete i missionari polacchi con la preghiera e il digiuno. Quest'opera è rivolta anche a coloro che sono rimasti in Ucraina, devastata dalla guerra, portando sostegno e speranza agli abitanti di quel paese martoriato. Preghiamo insieme per la pace e vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Na początku Wielkiego Postu zachęcam was do objęcia szczególną troską misjonarzy, którzy z pasją głoszą Ewangelię na całym świecie. Błogosławię akcję Misjonarz na Post, dzięki której poprzez modlitwę i post wspieracie polskich misjonarzy. To dzieło obejmuje także tych, którzy pozostali na pogrążonej w wojnie Ukrainie i niosą wsparcie oraz nadzieję mieszkańcom tego umęczonego kraju. Módlmy się wspólnie o pokój. Z serca wam błogosławię. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, na bolesne, te na sve one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Z radością pozdrawiam pielgrzymów chorwackich, szczególnie nauczycieli i uczniów gimnazjum z Karlovac, z miejscowości Karlovac. Drodzy młodzi, zachęcam was, abyście byli zawsze blisko Chrystusa, aby żyć w pełni wasze życie. Kościół liczy na was. Bądźcie zawsze hojni, odważni i pełni nadziei. Przybyliście do grobów apostołów właśnie dzisiaj, kiedy rozpoczynamy inną pielgrzymkę, to jest pielgrzymkę Wielkiego Postu, przygotowania do Wielkanocy, do Paschy naszego Pana. Błogosławieństwo, które chętnie wam udzielam, niech wspiera was w wytrwałości. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja. Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, a osobito voditelje i učenike gimnazije Karlovac u Hrvatskoj. Dragi mladi, potičem vas da se približavate sve više Kristu, kako biste u punini živjeli svoj život. Crkva računa na vas, budite uvijek velikodušni, hrabri i puni nade. Došli ste na grobove apostola upravo danas, kada započinjemo još jedno hodočašće, to jest
korizmeni hod priprave za uskrsnuće gospodinovo. Neka vam blagoslov, koji rado podjeljujem, pomogne u ustrajnosti. Hvaljen Isus i Marija. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, pojutrze, 24 lutego, będzie minie rok od początku tej wojny na Ukrainie, absurdalnej i okrutnej. To smutna rocznica. Bilans zmarłych, rannych, uciekinierów, strat społecznych, materialnych, mówią same za siebie. Módlmy się, aby Pan położył kres temu wszystkiemu. On jest Bogiem pokoju. Bądźmy blisko umęczonej Ukrainie, która nadal cierpi. Pytajmy się, czy uczyniliśmy wszystko, co było możliwe, aby zatrzymać tę wojnę. Apeluję do tych, którzy mają władzę nad narodami, aby się zaangażowali konkretnie na rzecz położenia kresu temu konfliktowi, aby przerwano ogień i ruszyły inicjatywy pokojowe. Pokój, zwycięstwo zbudowane na ruinach nie będzie nigdy prawdziwym zwycięstwem. Serdecznie witam pielgrzymów języka włoskiego, szczególnie uczniów szkół z Legnano i Cislago, jak też uczniów z miejscowości Comiso, Damiara Calabra. Pozdrawiam dzieci z przedszkola z Ferentino i obywateli Sri Lanki, którzy mieszkają w Neapolu. Moja myśl biegnie zawsze, jak zawsze na koniec, do młodych, chorych, do osób starszych, do nowożeńców. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Post, szczególny okres nawrócenia i pokuty dla naszego ducha. Chcę prosić was wszystkich o wzmocnienie w tym okresie modlitwy, medytacji Słowa Bożego i służby na rzecz braci. Wszystkim udzielam mojego błogosławieństwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobiegła końca już dzisiejsza audiencja generalna. Licznie zgromadzeni pielgrzymi podziękowali Ojcu Świętemu oklaskami. Dziękuję również ja Państwu za udział w tym spotkaniu z Ojcem Świętym. Weźmy sobie do serca intencje, które nam wskazał i polecił, aby modlić się w tych intencjach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Państwu Ojciec Witold Hetnar.